Na początek małe info, bo zapomniałem o tym wspomnieć w filmie. Informacje do tego odcinka czerpałem ze strony OMG Linux. Link do oryginalnego wpisu na ich blogu znajduje się w opisie. Cześć, witam serdecznie w nowym filmie u mnie na kanale. Pod ostatnim filmem, gdzie omawiałem zmiany czekające nas w nowej wersji Ubuntu, czyli w wersji 23.04, padła propozycja, żebym nagrał film, w którym opowiem parę słów o zmianach, które czekają nas w nowym kernelu Linuxa, kernelu oznaczonym numerem 6.2. I tym bardziej, że ten kernel będzie zaimplementowany właśnie w Ubuntu 23.04. Taki film postanowiłem nagrać. Zanim przejdę jednak do konkretów, chciałbym oddać głos panu Linusowi Torvaldsowi, czyli twórcy Linuxa, który o nowym kernelu 6.2 wypowiedział się w taki sposób. Może wydanie LTS nie jest tak sexy jak 6.1, ale takie nudne kernele też potrzebują trochę testerskiej miłości. Bardzo mnie to zdanie urzekło, bo nie wiedziałem, że o kodzie oprogramowaniu można mówić z taką czułością, miłością, uczuciem, no i w ogóle, że można powiedzieć, że kernel Linuxa jest sexy, więc z mojej strony, panie Linusie, szacunek. Przechodząc już do meritum tego filmu, kernel 6.2 to m.in. lepsze wsparcie dla kart graficznych Intela, czyli serii Arc. I z tego co czytałem, bo sam tej karty nie posiadam, nawet nie znam nikogo, kto ją posiadał, kto ją testował, ale że to nie było do tej pory tak, że te karty nie działały, więc to jest takie wsparcie ich działania, sprawienie ich działania bardziej stabilnym, czy po prostu to, żeby te karty działały bardziej out of box, żeby można je było podłączyć i po prostu sobie działały. Kolejna rzecz to wsparcie dla sterownika Intel On Demand dla procesorów Xeon 4 generacji. Nie wiem, czy ta informacja obejdzie wiele osób, czy nie obejdzie, chociaż kojarzę, że jakiś czas temu pojawiało się na YouTubie bardzo dużo filmów, jak zbudować właśnie jakiś budżetowy zestaw komputerowy, nawet do gier właśnie na Xeonie, co prawda niższych generacji, ale tą informację chciałbym przekazać bardziej jako ciekawostkę, no bo czym jest sterownik Intel On Demand? Ten sterownik to jest takie, jak to ktoś fajnie w internecie w jeden z artykułów, które czytałem określił, to jest takie DLC do procesora, dlatego że Intel sprzedając Xeony właśnie czwartej generacji, część funkcji tych procesorów software'owo czy programowo blokuje, i za odpowiednią opłatą można sobie te funkcje odblokować, czy zwiększyć wydajność, czy coś takiego. Powiem szczerze, że jeszcze parę lat temu, no myślę, że jakby ktoś komuś opowiedział, że kupując procesor za przecież niemałe pieniądze, żeby mieć do niego jakieś dodatkowe funkcjonalności, będzie trzeba dodatkowo zapłacić, to myślę, że wielu z nas stukałoby się w czoło. No a tutaj takie rzeczy, więc z jednej strony jest to trochę nie do wyobrażenia, a z drugiej strony no jak się spojrzy, jak wygląda obecnie branża motoryzacyjna, to przestaje być to takie dziwne. Kolejna rzecz, jeszcze pozostając przy Intelu, to jest zwiększenie wydajności procesorów architektury Intel Skylake, czyli to jest szósta generacja Intela i trójki, piątki i siódemki oraz Pentiumy. To zwiększenie wydajności będzie możliwe dzięki zastosowaniu Cold Depth Tracing. Bardzo się starałem, żeby Cold Depth Tracing wytłumaczyć jakoś prostymi słowami, ale mi to ni cholery nie szło. I więc jeśli ktoś, jak krowie na rowie, w tym również mi, jest w stanie po żołniersku wytłumaczyć, o co z tym chodzi, jak to dokładnie działa, to ja będę bardzo wdzięczny, jak ktoś w komentarzu coś takiego napisze. Teraz tak, taka ciekawostka dla mnie, to kernel 6.2 wprowadza wsparcie dla procesorów Apple, czyli dla jabłek, M1 Pro, Max oraz Ultra. To jest taka ciekawostka, bo to też wskazuje na to, że pomimo, że o Macach można myśleć co się chce, to moim subiektywnym zdaniem OS X naprawdę jest dopracowanym systemem, to jednak mimo wszystko jest gdzieś tam zapotrzebowanie, żeby nawet na tych topowych nowych sprzętach Apple móc Linuxa uruchomić, więc bezproblemowo będzie to możliwe. Ponadto 6.2 to jest aktualizacja sterownika NTFS 3, i wraz z aktualizacją sterownika NTFS 3 dochodzą nam trzy nowe opcje montowania. Pierwsza opcja to jest hide.files, która umożliwia takie zamontowanie plików, że nie będą one widoczne podczas przeglądania plików na Windowsie. Druga opcja montowania i ona wydaje mi się całkiem fajna, to jest opcja Windows Names, gdzie Ubuntu po prostu, znaczy może nie Ubuntu, Linux po prostu, będzie pilnował, żeby nie nadawać nazw plików czy folderów, które nie są dostępne na Windowsie, które nie są dozwolone na Windowsie, no bo jeśli ktoś tak jak korzysta z dwóch systemów operacyjnych, czyli z Windowsa i z jakiegokolwiek Linuxa, no to czasami jest to trochę problematyczne, żeby nie powiedzieć kolokwialnie upierdliwe, że na Windowsie pewne nazwy, które na Linuxie można tworzyć,
nie są dostępne i czasami rodzi to pewne problemy. No oraz opcja montowania no case, która sprawi, że będzie rozróżniana wielkość znaków i liter w nazwach plików i katalogów. Idąc dalej po sterownikach, to 6.2 oferuje nam wsparcie sterowników dla Sony DualShock 4, czyli dla padów z PlayStation. O tym wspominałem właśnie w tym filmie, jeśli chodzi o aktualizacji Ubuntu. Wsparcie dla sterowników One X Player, to są takie handheldowe, po prostu przenośne konsolki do gier, czy konsole, konsolki to mało powiedziane, oraz płyt głównych Asusa, tych bardziej gamingowych. Poza tym, tu tych zmian jest sporo, bo mamy aktualizację kodu kompresji ZSTD, szybsze tworzenie plików i folderów w sterowniku XFAT, podstawowe wsparcie dla Wi-Fi 7 i to jest całkiem fajna opcja, stabilny sterownik Intel IFS, wczesne wsparcie dla nowych RTX-ów, tylko że to jest bardzo wczesne wsparcie i tutaj może zamiast wczesne wsparcie to powinienem powiedzieć, że początek pracy nad wsparciem, bo to jest jeszcze kawałek drogi z tego co czytałem, żeby te RTX-y 30 stabilnie, faktycznie stabilnie działały. No i w związku z tym, że malinka na zawsze w moim sercu, to też musiałem o tym tutaj powiedzieć, że kernel 6.2 będzie wspierał wyświetlanie obrazu na Raspberry w 4K w 60 hercach. Oczywiście nie są to wszystkie zmiany, które zachodzą w kernelu i gdyby chcieć o nich wszystkich powiedzieć, to ten film trwałby pewnie pół godziny, 40 minut. Jest dużo zmian, to co w tym kernelu widać i tutaj z panem Linusem trzeba się zgodzić, że może nie jest to najbardziej porywająca aktualizacja na świecie i nie ma tutaj wiele wodotrysków, nie ma tutaj wiele takiego wow, ale z drugiej strony ja należę do grupy osób, które uważają, że Linux nie potrzebuje już rewolucji, tylko ewolucji. I te zmiany, czyli stabilizacja sterowników, wdrażanie wsparcia dla nowego sprzętu i tak dalej, dla mnie jest jak najbardziej spoko i uważam, że te zmiany, które tutaj widziałem, też są jak najbardziej w porządku i mnie w jakiś tam sposób nie zawiodły. To oczywiście w przeciwieństwie do systemu, tutaj nie polecałbym laikom samodzielnego kompilowania kernela i próby instalacji go, tylko trzeba poczekać, aż poszczególne dystrybucje Linuxa zaimplementują ten kernel u siebie i będzie można sobie wtedy go przetestować. Z tego co wiem, tak jak mówiłem, na pewno Ubuntu 23.04 ten kernel będzie miało i nowa wersja Fedory też już na 6.2 z tego co kojarzę będzie działało, ale tutaj głowy sobie uciąć nie dam, więc jak mówię źle, to poprosiłbym, żeby w komentarzach ktoś mnie poprawił. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które obejrzały ten odcinek. Zapraszam do kolejnych filmów u mnie na kanale. No i do zobaczenia, do usłyszenia.